studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dzisiaj naszym gościem jest Marek Fedorok, burmistrz Strzawna-Zdroju. Dzień dobry, witam panie burmistrzu. Dzień dobry. Panie burmistrzu, na początek chciałbym zacząć od imprezy, która lada moment w Strzawnie-Zdroju. Dolnośląskie Forum Gospodarcze, organizowane wspólnie z Fundacją Wspólnota Pokoleń oraz Instytutem Piastów Śląskich. Skąd pomysł na to, żeby ściągnąć Forum Gospodarcze do Strzawna-Zdroju? Nie wiem, chcecie być takim dolnośląskim czy polskim Davos? Może nie tyle, że... Bo powiem tak, pomysł rzeczywiście jest od Fundacji Wspólnota Pokoleń i Instytutu Piastów Śląskich. Oni mają już doświadczenie w organizacji w takich kongresów i spotkań, konferencji. Natomiast Strzawno-Zdrój jest gminą uzdrowiskową, jest specyficzną gminą. U nas jest ograniczona możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale w ten sposób chciałem pokazać, że my jesteśmy przyjaźni również przedsiębiorcom i działalności gospodarczej. Bo ktoś, kto chce i dołoży wielu starań, to może również w uzdrowisku różnego rodzaju działalność prowadzić. My byliśmy, jesteśmy, to znaczy jako, ja jako przedstawiciel powiedzmy Urzędu Miejskiego, władzy szczawieńskiej, ale zawsze byliśmy otwarci na przedsiębiorców. I chciałoby się, żeby to Szczawno właśnie w tych trudniejszych warunkach, bo mamy ograniczenia wynikające z ustawy o uzdrowiskach, różnego rodzaju ograniczenia, pokazać, że można rozwijać się. Na pierwszej konferencji, kiedy był przedstawiony ten projekt organizacji konferencji w Strzawnie-Zdroju, to wspomniałem również o mieście szwajcarskim, o Davos. I ja wiem, że nam daleko, ale trzeba sięgać do marzeń, tak? Trzeba żyć marzeniami i próbować, bo te wyższe cele, dalsze cele, jak się osiąga, to gdzieś zawsze coś się osiągnie i coś dobrego się osiągnie i coś może powstać fajnego. A więc zapraszam przedsiębiorców, zapraszam zainteresowanych do odwiedzenia Strzawna-Zdroju 23-24 marca, bo to już niedługo, właściwie 3 tygodnie, będzie forum gospodarcze. Myślę, że sprostamy zadaniu, myślę, że wiele ciekawych będzie poruszonych zagadnień dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. Czyli jeżeli ktoś się pojawi i będzie i zada proste pytanie, jakie są szanse na to, żebym ja zainwestował w uzdrowisku i co muszę zrobić, no to wy jesteście w stanie w czasie takiego spotkania gospodarczego właśnie mu podpowiedzieć. Tak, jesteśmy w stanie. Taką namiastkę konferencji żeśmy już organizowali wraz z Wojewódzkim Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Teraz już jakiś czas temu mieliśmy takie propozycje i widzę, że przedsiębiorcy, ci ugruntowani powiedzmy z tradycjami, ale i ci nowi przedsiębiorcy wtedy też zaszczycili nas swoją obecnością. Mam nadzieję, że tak będzie, że można, będzie to swoboda wymiany poglądów. Będą zaproszeni i są zaproszeni goście. Jeszcze nie wszystkie są potwierdzenia, jak to będzie, ale myślę, że będą bardzo właściwi ludzie i wiarygodni ludzie, którzy mogą konkretnie odpowiedzieć na interesujące pytania. Także zapraszam do udziału, śledzenia agendy, śledzenia, kto będzie gościem. Myślę, że warto zainteresować. Panie burmistrzu, nie żałuje pan budowy wieży? Trudno żałować budowy wieży, która no, bije rekordy popularności, bo taka jest prawda, obiektywnie patrząc. W Strzawnie-Zdroju pracowałem w latach 98-2002. Potem losy rzuciły mnie gdzieś indziej i zawsze z tęsknotą, bo Strzawno to jest moje miasto. Ja się urodziłem w Strzawnie-Zdroju, konkretnie w Strzawnie się urodziłem. To nie jest może tam bardzo znaczące, ale zawsze mi na Strzawnie też zależało i od 8 lat, jak pracuję jako burmistrz Strzawna-Zdroju, mam wspaniałą kadrę, można powiedzieć. Oczywiście niektórzy z różnych powodów, czy to ze względu na wiek emerytalny, podchodzili i tak dalej, ale Urząd Miejski ma bardzo dobrych pracowników, bardzo dobry zespół. Błędy też się zdarzają, bo tego nie można wykluczyć, ale uważam, to nie są rzeczy, które należałoby podkreślać. Natomiast nie chciałbym, żeby ktoś uznał, że wszystko jest idealnie, bo tak nie jest, to jest życie. Natomiast rzeczywiście, powiem jeszcze tak, to wspomnienie. Pierwsza kadencja była trudniejszą, bo musieliśmy uporządkować sprawy finansowe. Bardzo była trudna sytuacja finansowa Szczawna. Szczawno jest dobrze postrzegane, jest piękną miejscowością,
ale rzeczywiście pojawiła się szansa pozyskania i to dzięki programom rządowym, dzięki programom również i unijnym. Różne poszukujemy możliwości pozyskania środków finansowych. Ogromne środki trafiły do Szczaw na Zdroju. Nie wszystko robimy, nie wszystkie zadania są realizowane w ramach programów rządowych czy programów unijnych, bo bardzo dużo robimy również i z budżetu samego Szczaw na Zdroju, czyli z podatków zbieranych środków finansowych od mieszkańców. I to jest, są ogromne zadania. Powiem tu może, jeżeli będzie takie zainteresowanie państwa i pana, to między innymi tak budujemy szkołę. Ale to o szkole za chwilę porozmawiamy. Ja nie chcę wchodzić na temat szkoły. Ale to jest tak, że właśnie... Ale wrócę do wieży, bo zadał pan pytanie o wieży. Wieża rzeczywiście okazała się strzałem w dziesiątkę, a więc umiejscowienie jej w takim miejscu, gdzie przepiękna panorama jest w każdym kierunku, można podziwiać, ale jest, ta wieża jest dostępna dla wszystkich. Ona jest, nie jest na takiej małej wysokości, bo góra ma 532 metry. Góra parkowa na wzgórzu Gedymina, a więc, ale dojście jest bardzo łagodne, a więc starsze osoby, przypomnę, że 90-latki wchodziły na tą wieżę bez żadnego problemu. A więc można dojść. Sam pomysł, realizacja, żeby wieża była na podobieństwo wejść jak w innych krajach czy innych miejscowościach, żeby to była ścieżka, którą można dojść na szczyt, a więc w miarę łagodne, swobodne dojście, bezproblemowe dojście, to też strzał w dziesiątkę. Umiejscowienie tej wieży, konstrukcja tej wieży i położenie, to są atuty. Myśmy sami byli zaskoczeni, bo po tym wielkim boomie w okresie wakacyjnym założyliśmy liczniki elektroniczne, które liczą tylko w jedną stronę, więc złośliwcy mogą powiedzieć, że w dwie strony się zliczają ci wchodzący na wieżę. Nie. Między 15 września a 16 czy 15 października w ciągu miesiąca weszło, to już wielokrotnie mówiłem, 32 tysiące osób. Teraz gdzieś do 15 stycznia mamy ponad 100 tysięcy, 120 czy coś takich tysięcy osób, które odwiedziło tą wieżę, a więc ogromna rzesza, to można powiedzieć cały Wałbrzych, każdy mieszkaniec z tego regionu był na wieży. A więc to jest, widać, trafiona inwestycja, nie ma opłat, chociaż... A zaskoczyła pana trochę ta popularność tej wieży? Powiem tak. Bo to byłoby, gdybym powiedział, że liczyliśmy na taką ilość odwiedzających, to bym się pomylił. Aha. Myślę, że nikt nie miał takiego przewidywania w swoim tym, że taka ilość ludzi. Bo kiedy pytałem, wiedząc już po tym miesiącu, jaka ilość osób, czy nawet po tych 3-4 miesiącach, jaka ilość osób odwiedziła wieżę, to każdy z niedowierzaniem właściwie zwraca uwagę, a jeżeli rzucał to ktoś kwotę, ilość osób, które weszło na wieżę, to była ilość 5 tysięcy, 8 tysięcy. Nikt nie powiedział. Dziś mamy średnio około 25 tysięcy miesięcznie, okresy zimowe, tak, można powiedzieć, które nie sprzyjają takim wędrowcom. Widać, że ludzie jednak chcą chodzić, spacerują. To jest dla ich zdrowia też. Tak? Przyciąga wieża, przyciąga tysiące ludzi. Ogromny sukces, tak jak mówię, obiektywnie patrząc, ale to ta wieża sprawiła, że pojawiły się dla was nowe wyzwania, czyli właśnie ta rzesza turystów. I tutaj już częściowo próbujecie rozwiązywać te problemy. No nowy parking chociażby przy ulicy Mickiewicza, który ma służyć... Życie mnie nauczyło, turystom. Bo ja przecież mam swoje lata, tak? Ale życie mnie nauczyło. Czym więcej się robi, tym większe są oczekiwania. I to jest też dobrze, bo to są wyzwania dla nas. Mieszkańcy też oczekują bardzo dużo. Goście oczekują bardzo dużo. Ja się cieszę, że docierają głosy bardzo pozytywne z Polski i nie tylko z Polski. Była mieszkanka Szczaw na Zdroju, która mieszka w Czarnogórze. Dzisiaj otrzymałem od niej, pani jest uhonorowana różnymi odznaczeniami przez Ministerstwo Kultury w Czarnogórze. A więc nasza mieszkanka, która z tęsknotą mówi o Szczawnie, która przyjeżdża tutaj raz na kilka lat, ze zdziwieniem i radością to Szczawno odbiera. Może będzie okazja, kiedyś państwu przedstawię bliżej panią, jeżeli będzie taka okazja. Ale rzeczywiście
oczywiście, robimy i staramy się, żeby to Szczawno było atrakcyjne dla wszystkich i te wyzwania. Szczawno trzeba porządkować w różnych miejscach. To widać, że właśnie porządkujemy drogi dojazdowe i uporządkujemy. Państwo jako dziennikarze przekazywaliście prawdopodobnie od mieszkańców głosy i tak dalej, co zrobiliśmy na przykład z komunikacją, że skrzyżowanie równorzędne i tak dalej. Wszystko to zmierza do bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa gości, bezpieczeństwa dzieci. Te skrzyżowania równorzędne, które wprowadziliśmy, ograniczyły. Nie ma zdarzeń, które byłyby świadczyły o tym, że to było rozwiązanie złe, a więc musimy dla przyjezdnych, dla gości organizować parkingi, miejsca postojowe i modernizować i uatrakcyjniać Szczawno. Ale pamiętać właśnie, tak jak pan mówi, o wszystkich, nie tylko o turystach i o mieszkańcach. Stąd także inwestycja największa w historii chyba Szczawna-Zdroju, szkoła, budowa szkoły nowej połączonej z przedszkolem we wrześniu, rzeczywiście tam się pojawią dzieciaki, bo takie rodzice już chyba nawet otrzymali taką informację, prawda? Tak, bo procedura powołania zespołu, bo z przepisów prawa oświatowego wynika określona procedura. Dzisiaj wydawałoby się, to jest prosta rzecz. Nie, to jest dosyć skomplikowana rzecz, ale tu ufam i pracownicy rzeczywiście dobrze to opanowali. Mamy wsparcie z kuratorium oświaty, ze związków, a więc wszyscy czekają na tą szkołę. Pracownicy, dzieci, rodzice, wszyscy czekają na tą piękną szkołę, bo ona, dzisiaj byliśmy z moim zastępcą, zwiedzaliśmy obiekt szkolny, bo była narada w sprawie właśnie prac budowlanych i różne decyzje mniej poważne, bardziej poważne, które jeszcze musimy podejmować. Obiekt, mam nadzieję, że uda nam się, jesteśmy... Podpisałem dokumenty, już jest ogłoszone na stronie internetowej dokument, czyli ogłoszenie przetargu o wyposażenie szkoły. Wyposażenie szkoły, dobudowanie klatki do hali sportowej, bo musimy zrobić oddzielne wejście, żeby szkoła była tak troszkę niezależna, bo przecież hala sportowa i basen mogą funkcjonować w sobotę, w niedzielę. Szkoła może być wtedy zamknięta. A więc ogłosiliśmy taki przetarg, czekamy na oferty, ponieważ przetarg jest dosyć dużej wartości i podlega procedurom unijnym. To rozstrzygnięcie będzie w kwietniu, bo 35 dni musimy czekać. Tak to wynika z przepisów. Mam nadzieję, że firmy się zgłoszą i wyposażą nam pięknie tą szkołę. Czy uda się wszystko, bo planowaliśmy, ale na pewno to zrobimy. Otwarcie szkoły, przekazanie, jak wygląda szkoła, żeby mieszkańcy, uczniowie mogli się nacieszyć, bo właściwie jest, trwają roboty wykończeniowe i to bardzo daleko zaawansowane. Wykładziny w salach są zrobione, oświetlenie zmontowane, tysiące kilometrów kabli różnego rodzaju, przepiękna szkoła. Zapraszam pana redaktora i zaproszę państwa, żeby pokazać. Szkoła będzie bardzo bezpieczna. Ale to będziecie chcieli wcześniej szkołę pokazać, bo 1 września zakładamy, że uczniowie... Chcielibyśmy na koniec roku, w czerwcu, chcielibyśmy ją otworzyć, pokazać mieszkańcom, uczniom, gościom, jaką szkołę im wybudowaliśmy i jaką szkołę będą mogli już objąć w swoje posiadanie 1 września. A 1 września to rzeczywiście będzie... Przypomnijmy, jak gdyby, które dzieciaki będą 1 września właśnie w tej nowej wszystkie. Szkole. Wszystkie. Mhm. Wszystkie dzieci. Przedszkole i szkołę całe przenosimy. Na dzień dzisiejszy mamy około 320 dzieci w szkole podstawowej. Około 120 dzieci, bo dokładnie wszystkie miejsca są zajęte w przedszkolu. A więc nasze obiekty z naszych obiektów publicznych, z przedszkola i szkoły, zostaną wszystkie dzieci przeniesione. Mamy również w tym jeszcze dzieci ukraińskie. Jest kilkadziesięcioro dzieci, jeżeli dobrze pamiętam, około 40 dzieci ukraińskich. Wszyscy znajdą miejsce w nowym obiekcie, w nowej szkole. I jeszcze rezerwa będzie, tak? I jeszcze będzie rezerwa, dlatego że obiekt jest przystosowany dla 600 dzieci. Ma również salę tak, że tam można jeszcze by w przypadkach takich awaryjnych, jak się zdarzyło w ubiegłym roku z uchodźcami, że moglibyśmy przyjąć tam, oczywiście nie dwa razy tyle, ale moglibyśmy przyjąć w rezerwie również dzieci. To wszystko się będzie układało. Wspaniała kadra jest nauczycielska i myślę, że wszyscy zasłużyli na tą nową szkołę, bo gdyby popatrzeć o osiągnięciach uczniów, wynikach egzaminów, to pokazuje, że warto inwestować w dzieci i młodzież. Na tych, którzy przyszłością są nas wszystkich. Marek Fedorok, burmistrz Szczawna-Zdroju, był gościem programu Studio Dziennik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.